Hej, cześć, witajcie, z tej strony Dawid i witam was w kolejnym odcinku z Workers and Resources Soviet Republic. I powiem wam tak na wstępie, że wiem, iż poprzednie odcinki źle się nagrały, jeśli chodzi o dźwięk. Poprzedni w ogóle nagrał się bez dźwięku, a jeszcze wcześniejszy nagrał się w tak słabej jakości dźwięku, że to jest po prostu aż niewiarygodne, aż byłem po prostu w szoku, że coś takiego się wydarzyło. I mam być szczery, testowałem, czy się nagrywa dźwięk, czy się nagrało dobrze. I mówię, no dobra, no to już nie będę sprawdzał, tylko wrócę na filmy i tyle, tym bardziej, że ten pierwszy film miał się okazać jeszcze tego samego dnia. Więc mówię, dobra, okej, robimy to. No ale powiem szczerze, byłem aż zaskoczony, jak się opublikowały. No ale dobra, wiecie co? Ja wiem, dopiero co wybudowałem te wysypiska, ale podjąłem jedną znaczącą decyzję, że muszę dwa wyburzyć. Jedno będzie na razie działało, dlatego że coś musi tutaj stać i działać. Pozostałe dwa niestety wylatują, ponieważ... Ponieważ, no właśnie, kwestia jest taka, w sumie to możecie użyć materiałów wybuchowych, co tam, będzie mniej do wywożenia. I właśnie, zmienimy wam miejsce, będziecie od razu wywozić materiały niebezpieczne tutaj, a zmieszane tutaj. Właśnie po to, żeby trochę zaoszczędzić czas. No i dobra. Teraz tak, to sobie będzie działać. Chodzi o to, że wyburzymy te dwa wysypiska i wstawimy tutaj dwa 100 na 100, tak aby tutaj zaoszczędzić trochę miejsca. Znaczy, zaoszczędzić miejsca, może źle to powiedziałem. Chodzi o to, żeby wstawić tutaj większą ilość wysypisk na tym samym terenie, o tej samej pojemności, ale na sześciu wysypiskach będą się popioły rozkładać szybciej niż na trzech. Wiem, że to jest paranoja, bo no, popiół generalnie tyle samo czasu powinien się rozkładać. Ale im jest go więcej, tym się rozkłada dłużej. No, taka paranoja. No bo skład molekularny i tak dalej, no nie wiem jak to wytłumaczyć, nie jestem specjalistą, ani żadnym inżynierem, profesorem i tak dalej. W każdym razie no, skład jest taki sam, więc powinno się to rozkładać w takim samym czasie, prawda? No właśnie. A nie chce się rozkładać w takim samym czasie, dlatego pozostawię to w taki, a nie inny sposób, żeby się to tak ogarnęło. Teraz tak, ktoś mi się pytał, czy mi nie zacznie palić odpadów plastikowych, jak to tak podłączę. Otóż nie, nie powinno, dlatego że on pobiera sobie materiały z eksportu. W pierwszej kolejności będzie pobierać odpady, a nie otwarte składy, tudzież składy sypkie akurat. No przynajmniej nie powinno, nawet jak to się zapcha, to nie powinno. Przynajmniej tak działało to na poprzednim sezonie, tudzież mapie, że to się, no, nawet jak się przytykało, to się nie zapychało. Teraz tak, wytłumaczę wam już głosowo, o co tutaj chodziło. Chodziło o to, że przebudowałem tą strefę, mam nadzieję, że teraz się dźwięk nagrywa, bo jak nie, to się naprawdę zirytuje. Tą strefę, dlatego, że chciałem mieć tutaj bufory składowanego węgla, ponieważ częściowo chcę go używać i chciałbym mieć jego zapas zawsze, a częściowo będę chciał go wysyłać na eksport. No i teraz sytuacja jest taka, że tutaj mam cztery przesyły rudy węgla do processing planta. No i teraz jest jedno bardzo ważne pytanie. Ile, na dobrą sprawę węgla, połowę, czyli teoretycznie na dwóch bym był w stanie to wyciągnąć? Teoretycznie tak, praktycznie nie mam pojęcia. Więc zrobimy to i tak na czterech, czyli dwa w to miejsce, dwa w to. Więc teraz tak, no właśnie, bo o tym zapomniałem już w poprzednim odcinku, znaczy może inaczej, nie tyle zapomniałem, to po prostu już nie miałem za bardzo czasu. Więc tak, jeden podepniemy w tym miejscu, ponieważ da się, a drugi podepniemy gdzieś tutaj, ponieważ jest to również możliwe. Teraz kolejny, myślę, że no właśnie.
Bo prościej. Perti coś tam route tutaj trzeba by zastosować chyba jednak. Nie mówcie mi, że ja muszę na dwa razy strzelić, czyli co raz tutaj. Czy nad torami to nie mogę zrobić? No bez jaj. Serio? Może nie mogę tak blisko. To była paranoja lekka. Chyba, że tutaj są za duże te tory. A to byłoby śmieszne akurat, powiem wam szczerze. Jakby się okazało, że tutaj rzeczywiście są za duże te tory. Nie no, łapie. Coś łapie. Jest miejsce, że łapie. Dobra. Powiedzmy, że... Tutaj zamontujemy pierwsze. Tu łapie drugie. Kurczę. Tutaj. I zrobimy to jeszcze na drugi raz po prostu. Tylko, że tutaj już damy taki normalny. Albo też 3 in. Łapie wszystko? Łapie wszystko. Elegancko. Bardzo dobrze. W takim razie teraz się tak, musimy tu jakoś podpiąć. Powiedzmy, że pierwsze tutaj, a drugie gdzieś tutaj. No, może być. Ok. W takim razie to byłoby już przypięte. Tutaj te się automatycznie przypięły do drogi. Ok, może być. Jak najbardziej popieram. Czyli jednak i tak na takiej samej ilości to przypniemy. Dobra, niech będzie. Szkoda, że nie da się z poziomu właśnie tego budynku sterować, do którego budynku ma aktualnie węgiel. Ale liczę na to, że będzie to działać na tyle sprawnie, że nie będzie z tym większych problemów. No, tak po cichutku liczę na to. No, mam nadzieję, że tak to będzie działać, bo jak nie, to się mogę delikatnie zirytować. No i teraz jeszcze jedna, kolejna ważna sprawa. To ta chyba najważniejsza, śmieci. Bo to może być dość duży problem w tym miejscu. Ha. No właśnie. Dobra, podciągniemy jeszcze tą drogę, żeby ona już przeszła też nad tutaj tym miejscem. Trochę krótkie, czyli jeszcze jedno wcześniej jednak. No i musi być drugą stronę też tutaj zjazd, żeby to było symetryczne. Dobra, mamy to. Ok. W takim razie teraz tak, ciach i ciach. I tutaj już będzie to zakończone. Jak na razie podkreślę to. Bo tutaj jeszcze oczywiście drogę stąd trzeba doprowadzić. Dobra, od razu to może zrobimy. Skoro mam tą chwilę, powiedzmy. Teraz w jednym kawałku doprowadzić tutaj drogę. No mniej więcej do tego miejsca może być doprowadzona, dlatego że tam i tak trzeba będzie kolejne skrzyżowanie zrobić. Trzy kilometry praktycznie drogi. Bardzo długo to będzie się budować. No, powiedzmy, że porównywalnie do tamtej mojej poprzedniej drogi. Takiej dość długawej. No ale dobra. Na dobrą sprawę, to jakby tak na to nie patrzeć, to trzeba by zrobić jeszcze
takie fikuśne rzeczy, jak ja to nieraz robiłem, czyli w ten sposób, tutaj w ten sposób, tutaj, no kurde, w ten sposób jednak, i tutaj, też nie ma gdzie, to zrobimy tutaj. Chodzi o takie rondo, po to, żeby oni mogli w każde z tych miejsc dojechać. Na pewno, tym bardziej, że są drogi te pojedyncze, jednokierunkowe i ja wiem, że one nie działają tak dobrze, jak chodzi o budowę dróg. Dlatego takie ronda, powiedzmy, z tych dróg gruntowych trzeba tworzyć, tak żeby oni mogli tylko przejechać. Chodzi oczywiście o to, że oni nie zbudują mi tych dróg w taki sposób, jakbym chciał tego normalnie. No wiadomo, jakby to była droga dwukierunkowa, to oni mogli w każdą stronę tutaj jechać. No niestety nie jest to droga taka, więc jest to pewien problem i utrudnienie. Okej. Okay. W każdym razie takie coś jest wystarczające, żeby to mogło się tylko zbudować, prawda? Bo tylko o to chodzi. W ogóle mamy bardzo ładne przychody. A propos, znowu brakuje mieszkań, muszę przyznać. Dodałem w ogóle tutaj taką drogę, bo zauważyłem, że mogłaby ona być przydatna. Ale zauważyłem też, że mamy tutaj dwa jeszcze puste miejsca, że mogłem takie bloki jak te wstawić i wstawię je. A dlaczego takie? Ano dlatego, że one będą po prostu się najlepiej komponować w tym miejscu. No właśnie, i tu jest miejsce jedno. Tu jest miejsce drugie. No i zapisywanie gry. W ogóle mam nadzieję, że już te problemy skończą. Nawet powiem wam, że doszło u mnie w końcu do aktualizacji Windowsa, bo miałem wrażenie, że to ona coś tam psuła, a w zasadzie jej brak. Dlatego zaktualizowałem sobie Windowsa, zaktualizowałem nawet OBS-a, słuchajcie, bo też się okazało, że dość długi czas go nie aktualizowałem i no niestety. Powiem wam tak, u mnie to wygląda tak, że u mnie aplikacja OBS-a i komputer chodzą nieustannie od kilkunastu bądź kilkudziesięciu dni. No dobra sprawa, jak ostatni raz zresetowałem komputer, jak podłączałem nową kartę graficzną, jak mam być szczery. No więc możecie sami sobie wyjaśnić, jaki to jest okres czasu. No właśnie. A propos, tak jak mówiłem, że prawdopodobnie to przeniosę, no to właśnie to robię. Przeniesiemy to miejsce jednak, ponieważ okazuje się, że jednak muszę przenieść te tory w tamto miejsce. Gdyż będzie to po prostu dużo wygodniejsze. Tutaj, okej. Okay. Mamy metro dostępne nawet, proszę bardzo. Aczkolwiek ja z metra chyba nie będę korzystał, ale okej. Okay. I teraz tak, zrobimy sobie tutaj takie odejście na razie tylko torów, po to, żeby móc je później wykorzystać. Aha, bo ta droga się jeszcze buduje. No dobra. Wiecie co? Wszystkie siły na pokład, proszę bardzo, wysoki priorytet. No niby ponad 100 dni, aczkolwiek mają dźwig, więc powinno to się udać trochę szybciej zrobić. No poproszę, żebyście się wyrobili. O, dobra, drugi autobus przyjechał. Teraz już powinno się udać zbudować tej tory. A jednak nie. Jak go skrócę. Aha, tutaj. No teraz już się musi udać, oczywiście, że tak. No właśnie, w takich momentach ta gra niestety jest troszeczkę pośledzona. No ale co zrobić? Dobra, wstępnie zaznaczymy, w którym miejscu mają iść tory. Bo ja chcę je dopchnąć aż w to miejsce tutaj. No niestety muszę je takim bokiem doprowadzić.
Teoretycznie rzecz biorąc, mógłbym tutaj odciągnąć, ale tutaj musiałem tą drogę przejść, a tej drogi nie chcę przechodzić przejazdem kolejowym, a też nie chcę zbytnio już kombinować. No dobra, wiem, że mniej więcej do tego miejsca te tory będą musiały iść, ponieważ tutaj będą te dwa, te kolejowe, te takie, te tamte, no właśnie. Dobra, udało się, chyba się udało. Teraz tak, tutaj musimy skasować również te fragmenty dróg małe. No niestety. Aczkolwiek to już niech zrobią sobie normalnie. No też kurde, mógłby jeden przyjechać. Ale nie, bo to znowu będą musieli się pierniczyć. Dobra, zróbmy jak zróbmy. I teraz tak, tutaj będzie musiało iść tak, że wysypisko jedno będzie na 100 oczywiście. Chyba, że w ogóle 50 na 100. Ojej, nie mówcie. Szlak by was trafił. Ale moment, dajcie mi pomyśleć. Dajcie mi pomyśleć. Może ja wstaję w ogóle 50 na 100 wysypiska. Takie wiecie, jeszcze mniejsze. Ale będzie ich więcej, więc teoretycznie powinny wtedy szybciej przetwarzać. No właśnie, one się tutaj pomieszczą spokojnie. No właśnie. No dobra. Zaplanujmy je. Teoretycznie rzecz biorąc, tutaj dość szybko się ten popiół rozkłada, ale mówię, im więcej wysypisk, tym lepiej mi się wydaje. Tutaj wejdą jeszcze spokojnie dwa, więc miałbym ich łącznie 10? Chyba 10. 10 albo 12. Ale raczej 10. Chodzi oczywiście o to, że tutaj jest ten zakrętas nieszczęsny, który troszeczkę mi przeszkadza, chociażby w tym miejscu. No właśnie, bo one tutaj będą się idealnie stykać. No dobra, trudno. Tak będzie musiało być. Więc jak tylko te wysypiska mi się pobudują, to zaraz je przerzucimy w działanie, a skasujemy to i pobudujemy tutaj jeszcze kolejne tam 2-3 wysypiska. Tak jak mówię, żeby tutaj zmaksymalizować proces rozkładu. I w ten sposób tutaj są chyba na 4000 ton. Ale to byśmy mieli wtedy 10 na 40, tracę 8000. No trochę tracę, aczkolwiek i tak będzie to lepiej chyba. Chodzi o sam fakt, że będzie ich więcej, to będą się te śmieci szybciej rozkładać chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. No wiadomo, tutaj aktualnie to teoretycznie rzecz biorąc nadąża. Teoretycznie rzecz biorąc. Ale podkreślę jedną rzecz, że to obecnie działa na pół gwizdka. Prawda? Ponieważ nie dostarczyłem tu jeszcze wody. Ojdź. Więc trzeba coś z tym zrobić. Dobra. Teraz tak. Woda.
Tutaj mogłoby być miejsce do rozładunku tej wody. Bliżej tutaj chyba nie za bardzo mam gdzie. Czy teoretycznie tutaj bym mógł, ale tutaj no to tak nie bardzo jakkolwiek mi coś tutaj wstawić kolejnego. Tak samo tutaj. Chyba, żebym tutaj zrezygnował z jednego wysypiska i bym tu wstawił takie miejsce do rozładunku wody. No to nie byłoby głupie nawet. Gdybym miał 9 wysypisk, 36 tysięcy ton. O Jezu, ale to jest ciężka decyzja, powiem wam. Naprawdę. No bez jaj, nie sądziłem, że będę się kiedykolwiek spuszczał nad tym, że w grze jest woda i że trzeba ją doprowadzić tak, że tu miał ręce i nogi jeszcze. Moment, jakbym to teraz zrobił tak, odwróciłbym to, żeby droga była po drugiej stronie, właśnie. Tylko jeszcze mniejsza wersja jest, na jeden pojazd. I ją bym tutaj wstawił. Proszę bardzo. Tutaj obok bym zaraz wstawił oczywiście taki rozdzielaczyk wody. Po to, żeby tutaj ta woda była pompowana. Wrzucimy taką grubą rurę. Teraz duży zbiornik na wodę, który przechowa dość sporo jej. Mogę taki podziemny zbiornik wody zrobić. On jest taki zwykły, prosty, fajny w miarę. Mogę taki, on jest teoretycznie pojemnościowo taki sam. To jest najlepsze. Mogę taki na 5000 ton, metrów. Nie, no, on jest przegięty. Ale myślę, że taki podziemny zbiornik będzie jak najbardziej w porządku. Więc podłączymy go tutaj. I teraz byśmy zrobili znowu wyjście z tego miejsca. Poprowadzili taką hydrofornię, tak żeby złapała nam wszystkie trzy miejsca. Aha, to mam jeszcze remizę. Aha, budynek jest bez zasilania tutaj? Serio? Nie, no jaja sobie robicie, że ja... No teraz muszę to skasować. Kurde, jestem głupi, że tego nie zauważyłem wcześniej, naprawdę. Proszę to zbudować. No to w takim razie wybuszcie. Po cholerę mi taka remiza. Użyj materiałów wybuchowych. Weź to, wybumbuj, kurde, bo nie chcę na to patrzeć nawet. Goddammit. Kurde, i serio myślałem, że to inaczej by... sporo budowlanych. Nie wiem, czy to nie przez to, że... tamtą wybumbowałem. Może tak być. No i właśnie, teraz tak. Te budowlane trzeba będzie coś z nimi zrobić zaraz. Jak tutaj w ogóle budowa budynków? Dobra, ten się już buduje. Chyba w przyszłym odcinku zajmiemy się, żeby tutaj jakiś postawić sklep w tej okolicy. Na razie zajmiemy się tym, żeby to zaczęło działać jakkolwiek. No, znaczy jakkolwiek, nie jakkolwiek, bo jakkolwiek to mnie nie interesuje. Interesuje mnie, żeby to zaczęło działać dobrze. Czyli tak, tutaj wepniemy się w ten sposób. Tak i tak. Ok, żeby to miał ręce i nogi oczywiście.
Hydrofornia na wodę. Proszę ja was. Takową postawimy w tym miejscu, albo w tym. Może być w tym. Bo tutaj łatwo wtedy doprowadzimy sobie ścieżkę, którą proszę zbudować. Tutaj również proszę to już zacząć budować. No i jeszcze musimy zbudować instalację wodną w tamto miejsce. Czyli tak, tutaj zrobimy sobie rurkę. Jedną rurę później poprowadzę pewnie w tą okolicę, żeby złapać remizę. Albo i nie załapę remizy, to się jeszcze okaże. Na pewno teraz musimy tak... dojść z rurą w tamto miejsce. Ale moglibyśmy to zrobić od drugiej strony totalnie. W ten sposób. Okej. Jak najbardziej w porządku. Moim zdaniem. Może tak być. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Tylko od razu mówię, z tego co zrobię teraz nie będę dumny, aczkolwiek nie mam na chwilę obecną lepszego pomysłu na to miejsce. Czyli tak, stawiamy sobie zbiornik na ścieki w tym miejscu i stawiamy sobie odprowadzenie ścieków obok. W tym miejscu. Mam nadzieję, że to dobrą postawiłem rurę. Znaczy, że tak, dobra, odprowadzenie postawiłem, okej. Okay. Ciach. Chodzi o to, że jakkolwiek musimy te ścieki odprowadzić tutaj, prawda? Więc no... właśnie. Przez tak, ty sięgasz, no nie ma bata, musisz sięgać. Dobra, super. Chodzi o to oczywiście, żeby oni mieli tą wodę, mieli ścieki, żeby no działało to lepiej, nazwijmy to. No jak to nie będzie działać lepiej, no to... co ja zrobię? Nic nie zrobię. Ha, tu się pali. Proszę Państwa, tu się paliło. No dobra, liczę, że się już więcej nie będzie palić. Liczę, że mi się tutaj ten odcinek nagra w porządku, jak chodzi o dźwięk. Wow, jakie mam wielkie zanieczyszczenie. Na 13 tysięcy ludzi. Ups. Ej, lojalność mi spada. Ale to podejrzewam bardziej przez to, że tu jest ten głód. Tak, głównie w tych miejscach spada. I średnia po prostu idzie się kopcić. No bo zdrowie i na jedzenie idzie w cholerę. Dobra, czyli w tym miejscu powiedzmy, że skończymy ten odcinek. Mamy prawie pół godziny odcinka. Tak, raz dostaje się dłuższe, raz krótsze. No, standard u mnie. Ale w przyszłym odcinku zajmiemy się już ogarnięciem tematu głodu w tym miejscu, czyli postawimy tutaj, no właśnie myślę, że chyba tutaj będzie najlepsze miejsce, jakiś market, także komentujcie, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych, polecie ze mną łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie wszystkim, cześć!